Dzień dobry, witam was w vlogmasie numer 18. Jest godzina 19 i jestem sama. Nie ma nikogo, jestem sama, słuchajcie, zostawił mnie. Nie no, tak serio, to musiałam jechać do Torunia, do taty, do firmy, coś ogarnąć. I jestem sama na noc, pierwszy raz od 2 miesięcy. Byłam teraz u rodziców, wykąpałam się, moi rodzice mają wannę, ja uwielbiam się kąpać w wannie. Nienawidzę prysznicu, czekajcie, zapalę choinę. O, zrobimy sobie klimacik, słuchajcie. Jestem sama, pojechał i wiecie co? Powiem wam szczerze, że tęsknię za nim. No nie, że taki jeden dzień, ale kurde, 2 miesiące, jakby wiecie, zawsze tutaj był. Mimo, że mnie denerwował, to na niego nakrzyczałam, to czasami miałam go dosyć, no to tak jednak jak ten dom jest pusty bez niego, no to jednak człowiek tęskni. Nie no, słuchajcie, mamy 19, ja jeszcze teraz mam takie złe noce, ale no co? Przebieram się zaraz w piżamę, mam fanty, rodzice dali banany, dali rogaliki, zajechałam w razie czego jeszcze do Maka, chyba odpalę sobie po prostu live'a. Muszę jeszcze podładować taką szczoteczkę z najmniejszą ze współpracy, którą mam, będę pokazywała na Instagramie, bo mi się rozładowała. No i co? No i siedzimy sami, słuchajcie, mam was! No dzień dobry, dalej jestem sama. Ej, przykro mi, wiecie? Nie wiem, jakoś tak dziwnie, ale noc miałam lepszą, teraz miałam o wiele lepszą noc, słuchajcie. Dzisiaj mam wizytę u mojej lekarz prowadzącej, no zobaczymy, co tam powie. Trochę się stresuję, trochę nie, bo boję się jednej rzeczy, ale to jest temat na oddzielny odcinek, więc to na oddzielny odcinek, ale potrzebuję jeszcze trochę odwagi, żeby go nagrać, no. Także słuchajcie, zrobiłam sobie śniadanie, zjadłam sobie croissanta, zrobiłam sobie herbatkę, jest 9:30, trochę pospałam dzisiaj, bo tak to wstaję o 8:00. Będę odpalać live'a, a Michała jeszcze nie ma. Jestem sama. No nie wiem, jakoś mi tak dziwnie, naprawdę. No ale będę odpalać live'a, potem idę do fryzjera chyba, później do lekarza, właśnie do psychiatry. No i taki plan na dzisiaj, taki nijaki po prostu. Nie ma planu w ogóle. Ale zanim ja zrobię tego live'a, to słuchajcie, rozmowę musimy przeprowadzić ze sobą. Ja wiem, że mam tutaj przekochanych widzów, ale mam też tutaj hejterów. Pozdrawiam moich hejterów, bo dzięki nim mam większe zasięgi, to wiadome. Ale słuchajcie, na początku vlogmasów było przyczepienie się: Boże, Kinia, jaka ty jesteś gruba na twarzy. Pisali, że wyglądasz, jakbyś wpadła w gniazdo os, nie chciałabym tak wyglądać i tak dalej, i tak dalej. Zrobiłam sobie parę zabiegów, no i ta twarz zrobiła się smuklejsza. Okej. Więc hejtu już na to nie było. Potem z racji tego, że nie było na mnie hejtu, bo już nie było za co, był hejt na Michała. Hejt na Michała się skończył, to zaczął się teraz hejt na mnie. A to za duże usta, za dużo tych zabiegów, za dużo tego. O Jezu, słuchajcie, morał z tego jest taki, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim ludziom dogodził. Także słuchajcie, jeżeli będę chciała, to będę robiła te zabiegi. To ja to robię dla siebie, mi się takie usta podobają, podobają mi się duże usta, więc będę je robiła. Nawet te są dla mnie za małe, podobają mi się po prostu większe i będę je robiła. Piszecie, zadbaj o swoje zdrowie. Słuchajcie, dbam o swoje zdrowie. Nie piję, rzuciłam już te energetyki, nie piję energetyków. Zamieniłam je na poranną herbatę. Też wymyślałam, żeby chodzić na basen rano. Więc nie wiem, czy sobie dzisiaj rano nie pójdę po live'ie na basen, żeby jakiś sport uprawiać. Wiecie, o co chodzi, wiecie, co chodzi. Bo też ktoś pisał, że może ci się zatrzymuje woda w organizmie. Zatrzymuje się ta woda w organizmie, ale ta twarz pulchnie od jednego bardzo ciężkiego leku. Strasznie ciężko odstawię, dlatego nie wiem, no boję się, co dzisiaj pani lekarz mi powie. Boję się tego, po prostu tego. No i ta twarz puchnie od tego leku, ale ten lek już jest odstawiany. No i co? No i robiłam sobie lipolizę i ta twarz już jest smuklejsza. Ja sobie już naprawdę wszystko wymyślam. Staram się nie jeść tak dużo, żeby ona nie pulchła. Robię zabiegi. Robię tym kamieniem. No kurczę, wiecie, wy to widzicie z innej perspektywy, a ja to widzę z takiej perspektywy, że ja po prostu staram się robić wszystko, 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 żeby tylko ta twarz taka nie była. To nie jest tak, że ja, wiecie, że chcę się zrobić z siebie sztuczną Barbie, tylko ja po prostu mam dosyć, że ta twarz mi tak pulchnie. No ale dobra, no wiemy, odstawiamy ten lek, zacznę uprawiać jakiś sport, mówię, dzisiaj pójdę sobie na basen. Po live'ie pójdę na basen, która jest godzina 9:46. 10 zaczynam live'a, może wcześniej zacznę, zaraz zacznę live'a, godzinkę sobie robię live'a i słuchajcie, pakujemy się i idziemy na basen. Bo trzeba się zrelaksować, ja też muszę w ogóle odpocząć psychicznie, bo to wiecie, to się może wydawać tak, nagrywać codziennie vlogmasy, tam chyba 2-3 razy nie było, ale musicie mi wybaczyć, bo źle się czułam, ale tak to codziennie staram się nagrywać te vlogmasy, plus live, plus współpracę. Nie mówię, że praca influencer to jest najcięższa praca na świecie, bo to nie jest najcięższa praca na świecie, tylko psychicznie siada, nie? Ale nie to, że siada tak, że ja nie mam siły, tylko po prostu potrzebuję takiego wytchnienia i jakiegoś sportu. Ja w ogóle nie umiem pływać. Także muszę Michałowi powiedzieć, bo Michał coś tam na siłowni chodzi. Muszę mu powiedzieć, żeby nauczył mnie pływać, żeby zacząć uprawiać jakiś sport, żeby to ciałko naturalnie się też ładnie zrobiło. No i co? No i wychodzimy na prostą już, nie? No widać,
widać po moim zachowaniu, widać po mojej regularności, że już wychodzimy na prostą. Pamiętacie na przykład miesiąc październik, wrzesień, gdzie były filmy raz na miesiąc? Wtedy to byłam w złym stanie, a teraz to już jest naprawdę, wychodzimy na prostą, więc teraz możemy dołączyć jakieś właśnie sporty, zdrowe odżywianie. Tutaj zaczynamy już wychodzić na prostą. No. Zaczynam live'a. I kocham was. I dziękuję. Za niektóre komentarze dziękuję, bo niektóre komentarze dały mi do myślenia, więc za niektóre komentarze naprawdę dziękuję. I dziękuję, że się troszczycie o mnie. Kocham was mocno, lecę robić live'a. Dobre, słuchajcie, mam live'a i proszę bardzo, tutaj mamy dzień dobry Vlogmas. Wszyscy się witają. Patrzcie, jak czat szybko leci. Dzień dobry Vlogmas. Dobre, słuchajcie, jedziemy w misję teraz. Szukamy dalej tych kokardek. Pisaliście mi na live'ie, że są w Carrefourze, że w Lidlu, także słuchajcie, jedziemy do Carrefa, jedziemy do Lidla i szukamy tych kokardek, tych na choinkę, bo ja nie odpuszczę, ja chcę mieć te kokardki. Słuchajcie, zeszłam w ogóle do house'a i patrzcie, jakie są takie śliczne sweterki, po prostu do noszenia, takie niby świąteczne, niby nie, ale są przepiękne, bo tak wiecie, pełno jest takich czerwonych, takich różnych i one w ogóle są teraz przecenione na 69 zł, ale wiecie co, szukam mojego rozmiaru i chyba nie, bo są same XL-ki, także M-ka jest najmniejsza. Słuchajcie, jeszcze tutaj u mnie w galerii jest jakby taka wysepka, nie sklep, tylko wysepka sklepu Wezji. Ja z tą marką kiedyś współpracowałam i były takie piękne, długie kolczyki, takie całe srebrne, błyszczące, z taką śnieżynką, a ja wiecie, na live'y ubieram takie śnieżynki, taką opaskę, także stwierdziłam, że muszę sobie kupić takie kolczyki, żeby mieć do tej opaski. W ogóle było minus 40% i zapłaciłam 5 dyszek, także małe kolczyki do live'ów. Dobra, na Carrefourze rzeczywiście jest tych rzeczy dużo. Tu są lampeczki, tutaj, o Jezu, te, ja już mam dosyć tych wszystkich stojących, ale dobra. Czy będą takie kokardki? Tam widzę, że są. Ej, no są! Ej, bez beki, moi drodzy kochani, są złote. No nie wytrzymam, patrzcie. I pakowane po 3. I są normalnie złote. Tutaj pakowane po 2, to są takie większe. I nie wiem, które wybrać. 11 zł. Ale to tak, poczekajcie, ja jeszcze tutaj przejdę. Przejdziemy tutaj przez całość. I wiecie co, jeszcze w ogóle bym chciała, żeby z tej choinki zwisały takie, nie wiem jak to nazwać, nie łańcuchy, tutaj kolejne złote za 8 zł, ale tu jest jedna. Patrzcie, tu jest takich więcej. Ja bym może chciała takie, że takie małe. Nie wiem, jakie wybrać. Może parę takich małych, parę takich dużych. To by ładnie wyglądało. O, coś takiego, żeby zwisało, tylko to będzie za małe. Ale nie, 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 słuchajcie. Coś takiego, kurde. Ej, no i pełno tutaj tego jest. Pełno, pełno. Tutaj już są czerwone, więc tutaj już nie. Dobra, ale mamy złote. I które wybrać? Czy te małe złote? Sprawdźmy kolorystycznie, jak to będzie wyglądało z tamtymi. No nie, moi drodzy, to nie pasuje, więc po prostu trzeba będzie wziąć takich parę. Ale te drogie, 11 zł. Zestaw kokard, więc jak ja bym chciała tego, słuchajcie, mieć na całą choinkę, to ja muszę ze 100 na to wydać, ale są przepiękne te kokardy, no przepiękne są. Tu jeszcze znalazłam takie błyszczące kokardy, tylko tu już są pakowane po 2, ale są duże, są za 12 zł i jest 5 paczek. Ja wezmę całe te 5 paczek, to będzie ładne, te błyszczące, duże będą ładne. Dobra, jak już stroić, to stroić. Dobra, mamy kokardki, mamy 4 pary, ale to zamontujemy w następnym vlogmasie, bo chcę jeszcze mieć więcej bombek, także będzie. Będziemy jeszcze ulepszyć choinkę w następnym vlogmasie, ale pokażę wam jeszcze te kolczyki, co kupiłam. Proszę bardzo, tak są zapakowane. I to są takie, słuchajcie, śnieżynki, takie długie. Poczekajcie, tu jest jakaś metka, dobra, to nieważne. Proszę bardzo, takie śnieżynki. Ta-dan. I zapłaciłam za nie 5 dych. Ej, ale one będą długie, takie widoczne bardzo. Do live'u będzie idealnie, mówię. Zapraszam was na moje live'y. TikTok Kinia Wiczyńska. I tym akcentem chciałabym zakończyć tego vlogmasa. Trochę krótszy, ale tutaj bardziej chodziło o to, żebyśmy porozmawiali. No i co? Widzimy się jutro. Buziaki!